o złote wróżby nicości Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać Ci świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew Twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza Cię Twoja siostra pogarda dla szpiców, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na Twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze Twój uładzony życiorys. Cały ruch, jaki zrodził się po roku 1944, w istocie upoważnia nas jego skala do nazwania go powstaniem. Powstaniem narodowym, nie innym niż te znane nam powszechnie, jak listopadowe czy styczniowe. Ta historia, szanowni państwo, działa się także na ziemi śląskiej. To tu, na Podbeskidziu, działało jedno z największych zgrupowań partyzanckich Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzone przez majora Henryka Flamego Bartka. To tu działało konspiracyjne Wojsko Polskie i Narodowe Zrzeszenie Wojskowe. To tu, kilkaset metrów od tego miejsca, w więzieniu na ulicy Mikołowskiej, wykonano ponad 100 wyroków śmierci na działaczach podziemia antykomunistycznego. To tu w Katowicach, na cmentarzu w Panewnikach i w Bogucicach mamy podstawę sądzić, w dalszym ciągu pochowani są w bezimiennych grobach działacze podziemia. To tu na Śląsku działało ponad 30 młodzieżowych organizacji konspiracyjnych o charakterze antykomunistycznym, nie akceptujących narzuconego systemu. Ten szczególny dzień chciałbym wspomnieć żołnierzy
Wyklętych nazywali komuniści ich. My nazywamy żołnierzami, niezłomnymi żołnierzami naszej niepodległości. Młodzieży, jak patrzę na was, serce mi się raduje. Jak widzę te zastępy młodzieży, to jestem spokojny o przyszłość Polski. Ginęliśmy nie tylko za Polskę, ale i za Europę. Ale Europa i świat musi się o tym dowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi śląskiej, częstochowskiej i Podbeskidzia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyć hołd bohaterom Polski walczącej i podziemia niepodległościowego, którzy oddali życie w walce o wolność, godność i honor narodu polskiego. Przywołuję żołnierzy drugiej konspiracji, którzy zginęli w obronie najwyższych dla każdego Polaka wartości, niepodległości, suwerenności i honoru Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Wołam do nas bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy ostatniego polskiego powstania narodowego, którzy za wierność legalnemu rządowi i złożonej przysiędze zostali opuszczeni i zapomniani. Stańcie do apelu! Do salwy honorowej! Sena! Ładu! Salwo! Bać! Ładu! Salwo! Bać! Ładu! Salwo! Bać! Szanowni Państwo, zapraszam w przedstawicieli pana wojewody, pana marszałka, pana prezydenta miasta Katowice, pana dyrektora Andrzeja Schneidera do złożenia kwiatów.